To zagrajmy w taką grę pod tytułem dwa pytania, szczera odpowiedź z twojej strony i z mojej. Dobra? Ale totalnie szczera odpowiedź. Ty też będziesz miała prawo. Okej? Zadać ci pytanie? Tak. Ale ja albo odpowiem szczerze. Albo co? Albo nie odpowiem. Albo skończę. Nie, szczerze. Daję słowo. Dobra, ja pierwszy. Dlaczego jesteś z tym partnerem, z którym jesteś teraz? Musisz odpowiedzieć. Umówiliśmy się, ja też ci odpowiem, proszę. Która kamera jest na mnie? Ta. To jest moje zbliżenie? Tak. Bo jestem z tobą szczęśliwa. Dobra. Proszę, pytanie. To zabawne, że zadałeś to pytanie, ponieważ chciałam cię spytać, czy jesteś szczęśliwy? Ale teraz? Nie, w ogóle. To teraz ja drugie pytanie mogę? No. Czy to prawda, że kiedyś myślałaś, że ja i Tomek Kammel jesteśmy parą gejów? Ciebie to bawi, a ja musiałem z tym żyć. Dawaj, nóżka, no. Znaczy Anno. To jest naprawdę cudowne. Ty wiesz, dlaczego my mamy dobre relacje? Kto? My. Ja z tobą? Tak. To są dobre relacje, my jesteśmy jak Armenia i Azerbejdżan. Czyli ciągle jest gorąco, rozumiem. Bardzo. No i tak to zostawmy. Dobrze, jak brzmi odpowiedź na to pytanie? Jakie brzmi, jak było pytanie? Czy naprawdę myślałeś, że ja i Tomasz Kammel, kiedyś mój kolega, dzisiaj pan z telewizji, jesteśmy parą? Nie, nie myślałam o tym, że jesteście parą, natomiast byliście rzeczywiście jakby blisko siebie. Oj, tak blisko nie byliśmy. Tego nie wiem. Dobra, natomiast... koniec odpowiedzi na pytanie, nie myślałaś. Twoje pytanie do mnie. Jakie mam zadać mu pytanie? Nie, no to jak nie masz pytania, to nie ma problemu.